Dobrze. Ojcze, dziękujemy Tobie za to dzisiejsze słowo. Dziękujemy Tobie, że to słowo, ono kształtuje nasze umysły, że ono sprawia, że rozumiemy coraz lepiej Twoje serce, Twoje zamysły, Twoje plany, Twoje dążenia. Duchu Święty, my usuwamy wszelką przeszkodę z przyjmowania tego słowa, wszelką przeszkodę, która w jakikolwiek sposób stanowiłaby na drodze rozumienia. Duchu Święty, poddajmy Tobie każdą myśl, każdą emocję. Amen. Słuchajcie, ja chcę dzisiaj mówić o Kościele, to jutro też, nie wiem. Ale chcę mówić o tym, o całej filozofii, o zamyśle Bożym, jeżeli chodzi o Kościół. Teraz pierwsze rzeczy, które najpierw powiemy sobie, to jest to, że jak wiele innych spraw Bożych, sprawa Kościoła jest również sprawą ogólną. Ludzie widzą coś innego w temacie Kościoła niż Bóg założył. I Kościół jest też bardzo mało zrozumiany zamysłem Bożym. Przede wszystkim musimy wiedzieć to, że nigdy zamysłem Jezusa nie było zakładanie Kościoła. Jezus nigdy nie powiedział tych słów, które włożono w Jego usta, że na tym zbuduje Kościół mój. Przyczyna prosta. Jezus nigdy nie mówił po grecku. Słowo Kościół to jest greckie słowo eklezja, które oznacza zgromadzenie rządzących. Do tej pory słowo eklezja używane jest, eklezja, używane jest w Grece na określenie rządu greckiego. Rząd grecki to eklezja. I teraz proszę bardzo. Można też się napić tego. Powiedzieć, że jestem. Ale nie reklamuję też. I tak gorzej mi się może. Ale to jest istotne. Jak to mówił jeden z moich idoli z dzieciństwa, niejaki Tytus, czyli małpa z komisji Tytus Romek i Atomek, że nie szata zdobi lecz urząd. Że co? Nie szata zdobi lecz urząd. Więc Jezus nigdy nie użył słowa Kościół. Czy autorzy Pisma Świętego mieli prawo włożyć to w jego usta? Tak, mieli prawo. Dlaczego mieli prawo włożyć to w usta Jezusa? Znamy mentalność żydowską, wiemy, że w mentalności żydowskiej uczeń znający mentalność swojego mistrza ma prawo, spisując jego dzieje, jego dzieła, używać różnego rodzaju form przekazu, nazywnictwa, słów i zdań, których mistrz nie wypowiedział. Dlatego, że w mentalności żydowskiej to jest normalne i to jest do przyjęcia. Czyli kiedy ja bym kogoś czegoś uczył i ktoś potem by spisywał moje nauczania, czy też moje dzieła, on posiadał prawo pewnego rodzaju, dziś byśmy to nazywali nadwyrężenia, ale tak naprawdę on miał prawo włożyć pewne prawdy, które ja globalnie nauczałem, w moje usta, jako jednorodną wypowiedź. Jednakże Jezus nigdy nie użył słowa Kościół. Jezus mówił po aramejsku, Jezus był prostym człowiekiem, był Żydem, rozmawiał po aramejsku. Jezus nie znał greki. Słowo eklezja nie istniało w innym języku, czy to w języku hebrajskim, czy w języku aramejskim, istniało tylko w pojęciu greckiego zgrupowania ludzi rządzących.
A więc eklezja, Kościół w tej formule, o której my często dziś myślimy, to nie jest coś, co Jezus powiedział, że On to zbuduje. Jezus nigdy nie mówił o tym, że powstanie jakaś organizacja. A dlaczego nie mówił, że powstanie organizacja? Ponieważ On nie określał siebie jako przedstawiciela Królestwa, tylko On siebie określał jako Królestwo. On mówił, że kiedy was usłyszałem ogłoszenie Ewangelii, a wróciliśmy do pierwotypu głoszenia Ewangelii, czyli pierwotyp głoszenia Ewangelii pochodzi od Jezusa. On głosi pierwszą Ewangelię i każda inna Ewangelia, inaczej każda inna forma Ewangelii pochodzi od tej pierwotnej formy Ewangelii. Jeżeli ona odstaje od tej pierwotnej formy Ewangelii, ona nie jest Ewangelią. Jezus, kiedy staje, to mówi tak: przybliżyło się do was Królestwo. Chodźcie do mnie. Jezus jest Królestwem. On nie przyszedł jako przedstawiciel Królestwa, tylko On przyszedł jako Królestwo. On nie powiedział: słuchajcie mnie i przyjmujcie moją naukę i to wam pomoże stać się ludźmi Królestwa, tylko mówi: musicie mnie przyjąć i wtedy wejdziecie do Królestwa. Do Królestwa się wchodzi poprzez zjednoczenie z Królestwem. Teraz Jezus, On nie buduje, nie ma w swoim zamyśle budowy organizacji. On w swoim zamyśle ma zupełnie coś innego. On mówiąc: zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję, tak? Mówi o świątyni swojego ciała. On nie mówi, że On zbuduje nową synagogę. On nie mówi, że On zbuduje nowy budynek. On nie mówi, że On zbuduje nową filozofię. Tak? W pewnym sensie. On mówi, że On zbuduje ciało. I kiedy On mówi Kościół, to On mówi ciało. Dlatego Kościół w dzisiejszym rozumieniu jest bardzo źle interpretowany. Kiedy ja zrozumiałem Kościół, to przede wszystkim na dzień dobry wiecie, co zrozumiałem, że jestem częścią tego Kościoła. Ja jestem częścią Kościoła. To jest organiczne wręcz. To nie polega na tym, że ja należę do czegoś. Czasami ludzie do mnie dzwonią i mówią: jak można należeć do waszego Kościoła? Ja mówię: nie można. Ale ja bym chciał się zapisać. Trzeba zrobić. Ja mówię: 100 tysięcy dolarów mi prześli, to cię zapiszę. Ja mogę ją wtedy zapisać, ja mu nawet wyślę wtedy. Certyfikat. Certyfikat. 100 koło papieru na konto nie ma problemu. No to trzeba głupiemu te głupoty odpowiedzieć, rozumiesz? Jak się zapisać do kościoła waszego? No jak się do kościoła nie zapisać? To jesteś chory. Przychodzi ktoś do ciebie i mówi: jak się mam stać częścią twojego ciała? Co mam zrobić? Rozumiesz? Co mam zrobić? Tak? Ja mówię: no musisz się ze mną zjednoczyć. Inaczej nie będziesz częścią mojego ciała. Nie można należeć do kościoła żadnego. Jak ja słyszę, że ludzie należą do kościoła, to ja jestem w kościele katolickim i w nim zostanę. Ja mówię: jesteś debilem. Po prostu. Ja jestem w kościele zielonoświątkowym, w protestanckim. Ja jestem w takim kościele. Ja mówię: nie ma takiego czegoś. Tak coś nie istnieje. To jest wszystko formuła ludzka. My w ogóle musimy tej formuły ludzkiej... To nie znaczy, żebyście dobrze zrozumieli. To nie znaczy, że my z tym walczymy. Nie, nikt z tym nie walczy. Sami zakładamy kościoły, organizujemy to wszystko. Jestem mistrzem logistyki. W ogóle robię to na najwyższym poziomie. Dlaczego? Bo żyjemy na tym świecie. Tak? Przecież nie dyskutujesz o tym, że kubeczek jest. No musisz mieć kubeczek, żeby się napić herbatki. No. Tak? No to nie kubeczek jest istotny, tylko herbatka w środku. Kubeczka używam, żeby herbatki się napić. Okej? Okay? To nie chodzi o to, że będziemy teraz walczyć, że kubeczek jest. Musi być organizacja. Bo wymaga wszystko tego, żeby była organizacja. Bo ty idziesz na ulicę i wymagają od ciebie dokumentów.
Tak? I w tym momencie ty się przedstawisz. Ja jestem Kościół taki i taki, masz tu dokument, tu jest podpis ministra, proszę ciebie, rozumiesz, o co chodzi. I cześć, ja robię swoje, bo żyjemy w tym świecie. Tak? I to jest pragmatyzm, zwykły pragmatyzm. Natomiast nie o tym mówi w ogóle Bóg. To jest jakby rzecz wtórna, bardzo wtórna, o której się w ogóle nie mówi, bo o tym nie mówimy dzisiaj. Mówimy o Kościele, o tym, co to znaczy w sercu Boga. I on mówi, ja zbuduję Kościół mój. Co to znaczy, że ja zbuduję Kościół mój? Że ja stworzę nowy byt. Nowy byt. Byt absolutnie duchowy. Duchowy byt. I ten duchowy byt to ja. To ja jestem. To jestem ja. I to chodziło jemu. To jestem ja. W ogóle uważam, że masa ludzi to w ogóle nie wie. W ogóle się myli, mówiąc, że są w Kościele. Kościołem się jest. Stajesz się Kościołem. W momencie odrodzenia z Bożego Ducha ty stajesz się częścią potężnego, mistycznego, duchowego ciała Boga na ziemi. To jest rozmnożony Chrystus. Kościół to jest rozmnożony Chrystus. Rozmnożony Chrystus. Jak ja wam to najlepiej mam pokazać? Dobrze. Przychodzi Jezus do uczniów i mówi do nich tak. Za kogo ludzie mnie uważają? Jeden mówi za Jeremiasza, inny za Eliasza, inny mówi za jednego z proroków. Tak? I on w ogóle zadaje bardzo ważne pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? Ja kiedyś napisałem takie poselstwo, jak jeszcze jeździłem jako objazdowy ewangelista, ja kupę ludzi przyprowadziłem na tym poselstwie do Jezusa. Za kogo ty uważasz Jezusa? Ty! Ty! Za kogo ty uważasz Jezusa? To jest pytanie Jezusa, za kogo wy mnie uważacie? Bo już wiemy, za kogo mnie uważają inni. Inni mnie uważają za Jeremiasza, inni za Eliasza, inni za jednego z proroków. Różni ludzie mają różne poglądy na mój temat, ja o tym teraz nie będę głosił. Chodzi o to, że on mówi, za kogo wy mnie uważacie. I Piotr, jeszcze wtedy Szymon, mówi tak. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I on mówi tak. Nie ciało i krew ci to objawiły. Ale Ojciec, który jest w niebie. A wcześniej jeszcze mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew cię to objawiły. I na tym, rozumiesz, zbuduje Kościół mój. I on, i tam następuje tak zwana paralela słów. Taka jakby w polskim języku byś połączył w jednym wyrazie dwa podobne do siebie słowa mające pewnego rodzaju zbiorczą informację. Na przykład, gdybyś do kogoś powiedział coś takiego. Ty jesteś kos i słyszę twój głos. I on używa tam słowa Petra i Petros. Bo on ma na imię Petros. Rozumiecie? On ma w ogóle, on jest Petros. Bo on już go wcześniej mówi, bo on w ogóle z domu ma Szymon. W domu go nazywają Szymon. I słowo Szymon, ono oznacza, to też jest ciekawe słowo Szymon. Bo to jest taki człowiek, który idzie sobie przez życie. Właściwie to jest takie słowo, że idzie sobie człowiek przez ulicę i słyszy różne dźwięki.
tu usłyszy dźwięk, tam usłyszy dźwięk. I on sobie przyjmuje te różne dźwięki, ten Szymon. Tam usłyszy dźwięk, tam usłyszy, tu usłyszy jakieś słowo, tu usłyszy jakieś słowo. I on sobie te wszystkie rzeczy zbiera i o każdym z nich sobie myśli. I mówi tak, może ten ma rację, a może ten ma rację. Może tamten ma rację, a może tamten ma rację. Słowo Szymon to nie jest ładne słowo. Bo oznacza kogoś chwiejnego. Kogoś, kto słyszy wiele różnych rzeczy i nie wie dokładnie, kto ma rację. Dokładnie słowo Szymon, Simon, oznacza kogoś podobnego do wiejącej szmatki na wietrze. Tak jak wiatr zawieje, tak szmatka się porusza. O. To generalnie było słowo pokazujące takiego luźnego człowieka, który nie ma do końca swojego zdania, ale w związku z tym jest też taki wolny od jakiegoś fundamentalnego myślenia. Generalnie to ma negatywny oddźwięk, bo to chwiejna postać. Jezus mówi tak, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, od dzisiejszego dnia będziesz się nazywał Petros. I on mu daje imię Petros, bo on ich proroczo chrzci Jezus. On mówi, będziesz Petros. I Petros to jest kamień ze skały. Odłam, znaczy to jest odłam skalny. Dokładnie, znaczy odłam skalny. To jest skała, pokruszona skała, która kiedyś była całą skałą, co się pokruszyła, jest odłam skalny. I ty jesteś, mówi ten kamień. I tu jest takie napisane, i na tej opoce, nie? Ale ta paralela słów brzmi w ten sposób. Ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduje kościół mój. On używa takiej paraleli słów Jezus. A Petra to jest skała. Ty jesteś Petros, czyli to, co ty przyjąłeś, to, co ty sobą prezentujesz teraz, Piotrze, i teraz za chwilę powiem, dlaczego on go nazywa Petros, to jest błogosławione. Bo teraz co on przyjmuje? On przyjmuje objawienie. On przyjmuje objawienie. Czyli jeden z elementów Boga on przyjmuje. Tak jakby kamień wyjęty z potężnej skały. On coś przyjął od Boga, że ty jesteś, że on jest, że Jezus jest Chrystusem. On przyjął to. Jezus mówi, i na tej skale, czyli na czym? Na tej głębi objawienia, że ja jestem Chrystusem, zbuduję Kościół mój. I tutaj autor wkłada te słowo w Jezusa Kościół. Na czym zasadza się Kościół? Na objawieniu, że Jezus jest Chrystusem. Każdy człowiek, który przyjmie objawienie, że Jezus jest Chrystusem, staje się częścią Kościoła w sposób automatyczny. Przyjęcie objawienia, że Jezus jest Chrystusem, to nowe narodzenie. Chrystus to jest ratownik. Przyjęcie informacji, że jest ktoś, kto ciebie ratuje od potępienia wiecznego, tym kimś jest Jezus z Nazaretu, oznacza, że przyjąłeś objawienie od Boga o tym, że Jezus jest Chrystusem. W związku z tym, tak, stałeś się błogosławiony, czyli szczęśliwy, tak? Jesteś szczęśliwym człowiekiem i stajesz się Kościołem w sposób automatyczny. Kościół to zgrupowanie ludzi, którzy przyjęli objawienie, że Jezus jest Chrystusem. To jest ta formuła, która jest włożona tu w usta Jezusa. Kościół to zgrupowanie ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, realnie odrodzonych z Bożego Ducha. Każdy staje się Kościołem, kto osobiście narodził się z Bożego Ducha w wyniku przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Każdy, kto tego nie zrobił, nie jest Kościołem. Kościołem się jest poprzez wrośnięcie. Stajesz się nim. Nie musisz się o to starać, tak jak się nie musisz starać o to, czy się rodzisz dziewczynką, czy chłopcem. To w ogóle nie ma znaczenia dla ciebie. Ty jakby w ogóle nie bierzesz w tym udziału.
Tak samo nie bierzesz udziału w tym, że stajesz się Kościołem. Ty po prostu przyjmujesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela i stajesz się Kościołem. Stajesz się Eklezja. Wrastasz w Eklezja. Głębia słowa Eklezja to jest grupa ludzi wyprowadzona z ciemności do światłości w celu zarządzania. Taka jest najgłębsza definicja Kościoła. To ludzie wyprowadzeni z ciemności do światłości w celu zarządzania. To jest Kościół. I nie ma innej w ogóle formuły Kościoła. W ogóle, teraz dodajcie, masa instytucji, które funkcjonują na ziemi, to nie kościoły. To nie są w ogóle kościoły. To nie kościoły są. Jeżeli jest jakaś organizacja, która zawiera w sobie pewnego rodzaju filozofię, na przykład Kościół katolicki zawiera w sobie taką filozofię, że jeżeli przyjmiesz, prawda, zostaniesz ochrzczony, tak? W ramach obrzędu Kościoła katolickiego stajesz się częścią Kościoła. Rozumiesz, o co chodzi? To jest tego rodzaju filozofia. Przynosi się dziecko, ok? Ono zostaje w ramach tego obrzędu ochrzczone. I to czyni go, tak? Według filozofii Kościoła katolickiego, częścią Kościoła katolickiego. Rozumiecie, co to jest? Takie coś. Jest. I to jest normalnie usankcjonowane. Co to oznacza? To oznacza, że Kościół katolicki to nie Kościół. Rozumiecie? Kościół protestancki teraz. Stajesz się częścią Kościoła protestanckiego na przykład kiedy? Kiedy idziesz na rozmowę z pastorem, na przykład, rozmawiasz z nim i mówisz tak, narodziłem się z Bożego Ducha, oddałem życie Jezusowi, używasz tej formuły i podpisujesz jakąś tam na przykład deklarację, że będziesz częścią tego zboru. To nie Kościół. Tak się do Kościoła nie wchodzi. To nie jest droga do Kościoła. W innym wypadku. Kościół, jakaś tam inna forma protestancka, na przykład baptystyczna. Ludzie się chrzczą w wieku dojrzałym. On się ochrzcił w wieku dojrzałym. Przez to stał się częścią Kościoła. Został przyjęty do Kościoła. On się ochrzcił w wieku dojrzałym. Tak w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To nie jest Kościół. Nie ma takich rzeczy. Rozumiecie? Do Kościoła się nie przyjmuje, do Kościoła się nie wchodzi, do Kościoła się nie dołącza. Kościół w sposób automatyczny wrastasz w wyniku odrodzenia z Bożego Ducha, tak? Które jest efektem przyjęcia przez Ciebie Jezusa jako Twojego Zbawiciela, czyli Chrystusa i Twojego Pana. I tak naprawdę to nikt nie wie, kto jest Kościołem, a kto nie. I to jest numer wszechświata dla mnie. Bo ja nie wiem. Dlaczego ja mam to wiedzieć? Jakby, bo to nie jest dla nas sprawdzalne. Rozumiecie? Tego się nie sprawdza. Bo tego nie możesz sprawdzić. Nie posiadasz władz poznawczych. Bo ktoś może być w Kościele katolickim, a być narodzony na nowo z Bożym. I jest częścią Kościoła. A ktoś może być w naszym Kościele mocy i nigdy nie poznać Jezusa i on nie ma nic wspólnego z Kościołem żadnym. Nie Kościół. Bardzo śliska sprawa. Bardzo śliska sprawa jest z Kościołem. Bo tego się w ogóle nie udowodni. I wiecie, co jest, ale jaka jest dobra wiadomość tym wszystkim? To nie nasz interes. I chcę, żebyśmy dziś zrozumieli to też na samym początku. My nie jesteśmy detektywistyczne, niebiańskie biuro śledcze. Nie zajmujemy się śledzeniem, kto jest odrodzony z Bożego Ducha, kto nie jest odrodzony z Bożego Ducha. Coś wam powiem. W ogóle mnie nie interesuje to. Rozumiecie? Mnie nie interesuje, czy ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha, czy ktoś nie jest odrodzony z Bożego Ducha. Wyjaśnić wam dlaczego? Wyjaśniam. Dlatego, że przy mnie utrzymają się tylko osoby, na przykład odrodzone z Bożego Ducha.
Inne nie mają żadnej szansy, więc ja się akurat tym nie przejmuję w ogóle. Wszystko się rozwija według swojego rodzaju. Ja jestem bardzo egoistycznie nastawiony do swojej osoby. Jestem świętym egoistą, jestem z tego dumny. I tak, bo to jest najlepsze stwierdzenie, kim jest realnie człowiek w ogóle, który dba w Chrystusie o siebie. I mnie w ogóle interesuje to, żeby iść za Bogiem, to jest moja taka sprawa. I kiedy ja coś buduję, to ze mną będą tam szli tylko tacy ludzie, którzy mi dotrzymają kroku. No i mi nie dotrzymają kroku. Ja też nie wnikam, dlaczego mi nie dotrzymali kroku. Ale ci, którzy mi dotrzymają kroku, to na pewno są odrodzeni z Bożego Ducha. Bo tym krokiem iść nie mogą ci, którzy z Bożego Ducha odrodzeni nie są. Bo to jest zbyt szybki krok. I tyle. I to tak moje prywatne takie w ogóle podejście do całego zjawiska. Tak? Natomiast ja, ani nikt z nas nie jest powołany do globalnego badania tego, czy ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha, czy nie jest, i w związku z tym, czy jest Kościołem, czy Kościołem nie jest. Bo co mówi Słowo? Co ukryte należy do Pana, co jawne należy do Was. Więc ja się interesuję tym, co jawne. Na przykład tym, czy ktoś mi dotrzyma kroku. A nie tym, co ukryte. Rozumiem. Tym, co jawne. My się interesujemy tym, co jawne. Nie co ukryte. Rozumiecie? To nie ma szans, żebyśmy zbadali to, co ukryte, czyli żebyśmy dogłębnie sprawdzili, czy ktoś jest odrodzony z Bożego Ducha, czy nie jest odrodzony z Bożego Ducha. Tak? Tylko tym, co jawne. Jak ktoś idzie i głosi ustawicznie Ewangelię, no to on nie może być nieodrodzony z Bożego Ducha, bo z prostej przyczyny, bo jemu by się nie chciało. Bo to nienaturalne jest. Bo to jest wbrew naturze dla kogoś, kto nie poznał Jezusa, iść i głosić Jezusa. Wiecie, o co chodzi? To jest w ogóle, jestem mega prostym człowiekiem i w ogóle ja zauważyłem w życiu, że życiem kierują mega proste zasady. Nikomu nieodrodzonemu z Bożego Ducha nie chciałoby się chodzić i głosić o Chrystusie, w którego nie wierzy. Rozumiecie? Czasami ewentualnie na poziomie pastorskim takie rzeczy mogą się zdarzać. A uważam, akurat jest możliwe, żeby pastor kościoła był nienawrócony. Odziedziczył. Nie, tak, to w ogóle uważam, że jest możliwe. Akurat na przykład na tym odcinku. Ale to są już takie w ogóle nie wiem, czy oglądaliście w ogóle taki cykl filmów o porwaniu kościoła. Czy wy tego nie widzieliście? Nie widzieliście tego? Nie. Ja przyniosę w niedzielę na nabożeństwo, pokażę wam, co to są za filmy. To są rewelacyjne rzeczy. One mają kupę lat. Można je ściągnąć, pewnie teraz to nawet na YouTubie one są, nie? Ale to są super rzeczy. Jest porwanie kościoła, jest porwana cała wspólnota, oprócz pastora. I pastor klęczy i pokutuje dopiero. Już wielki ucisk jest na ziemi. On pokutuje i mówi: Panie Boże, oni naprawdę wierzyli w to, co mówię. Jest taka, ja w ogóle jak to zobaczyłem, wie, jaka jazda, wiesz, nie? Ja w to wierzę, że to, w ogóle że takie myśli mogą być, nie? Na jednym z moich spotkań ewangelizacyjnych nawrócił się pastor, drugi kościoła, który był 20 lat pastorem. Tak? Ale jasne. Obiecałem mu jedną rzecz, mówię: stary, obiecuję ci jedną rzecz, nigdy nie powiem, mówi, o tobie z imienia i z nazwiska. I to taki duży kościół, nie? W Polsce. Ewangeliczki, ewangelikalny, nie? Ale przyszedł mi, spotkałem dziś Jezusa. Tak trzyma. Potem jeszcze nas na ewangelizacji w Warszawie widział. Machał na mnie. 20 lat! Był drugim pastorem. Na etacie, ze swoim gabinetem. Co on tam mówił, mówił w ogóle? Chyba dobre rzeczy musiał mówić, bo był 20 lat drugim pastorem. Więc ja mam wrażenie, że mówił dobre rzeczy. Był dobrym człowiekiem, bo to był dobry człowiek. Dobry człowiek, humanista. Kościół to ciało Chrystusa, nie w przenośni, to żadna przenośnia, to żadna analogia, to jest coś, z czym my musimy się zderzyć
I tylko tak Kościół widzieć. Jak będziecie się, to jest gwoli wstępu, co teraz mówię, jak będziecie się modlić w domach, to będzie: Boże, ja chcę widzieć Kościół Twoimi oczyma. Chcę tak widzieć Kościół jak Ty i przeklinam wszelkie widzenie, które jest inne niż Twoje. Chcę zapomnieć o każdym innym widzeniu Kościoła. Odrzucam to w imieniu Jezusa. Odpycham duchy zwodnicze, obrazujące mi do tej pory jakąkolwiek formę Kościoła, która nie jest Twoja. I się zdziwi, że zaczniesz widzieć. Ja jestem Kościołem, ja kocham Kościół, żyję Kościołem i do końca życia będę nim żył. Rozumiecie? Dlatego dla mnie nie ma problemu życie w Kościele. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Bo to jest moje. To kawałek mojego organizmu. Słowo Boże mówi, że człowiek dobry samemu sobie czyni dobrze. Ja czyniąc dobrze Kościołowi, sobie czynię dobrze. Po prostu. Dbając o Kościół, dbam o siebie. Tego rodzaju spojrzenie powoduje, że w ogóle się wychodzi ponad przeciętną. Wszystko inne to jest kwestia organizacji. Rozumiecie? To jest kwestia w ogóle pragmatycznego podejścia do zjawiska, ok? To nie ma żadnego znaczenia reszta. Czy my to tak zrobimy, siak, czy my się nazwiemy tak, czy my się nazwiemy tak, rozumiecie? To w ogóle nie ma znaczenia. Czy my będziemy mieli takie spotkania, czy będziemy mieli inne spotkania, tak? Czy my będziemy siedzieć na podłodze, czy na ścianach, czy my nie będziemy siedzieć, czy coś my tam rozumieć. To nie ma znaczenia. To jest wszystko organizacja, firma. Okay? To firma jest. Te rzeczy potem to firma jest już. A to meritum musimy zobaczyć. I dobrze. I teraz Ewangelia Mateusza 1 od 18 do 25. Ja nie będę tego czytał. To jest narodzenie na Jezusa. No, przeczytam. Mateusza 1? Tak. 1, 18, 25. Tutaj sobie trzy rzeczy przeczytam. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Ty matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi. Okazało się, że zanim się zeszli, była przemienna z Ducha Świętego. Józef mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Ja to czasami czytam też, że mi się śmiać chce. Ja za chwilę wam powiem, bo to jest tak pisane takie. Tak jakbym oglądał Bolka i Lolkę bajki. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, że Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albo to, co się z nim poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi syna i dasz mu na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniły słowa pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu na imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef się obudził ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadała mu imię Jezus. Takie bajkowe to wszystko są rzeczy. Ja to się śmieję, że już nie... Zero w ogóle dramatu tego zjawiska. To zero dramatu. To takie przekazane, to jakby nas mało to być. No ja na studium Biblii nie to tłumaczę, wiecie. Mam ja, wiecie, że ona miała lat? 15. Ona miała z 15 lat ta dziewuszka. Nie? On miał 35, 38. Wiecie. Tam dramat się rozgrywał w ogóle. Przyszedł anioł, powiedział, poszedł spać, stał, był lepszy, wiecie. Pomijając te rzeczy, to nas nie obchodzi na dzisiaj. Obchodzi nas to, jaki jest przekaz duchowy tego, co tutaj mamy. Co tu pokazuje nam słowo przede wszystkim? Co powiedziałem wcześniej? Jezus Chrystus to Królestwo. Przychodzi na świat co? Królestwo. Rodzi się Królestwo. Rodzi się Bóg w ciele. Tak? Rodzi się Kościół. Ciało Chrystusa.
pojawia się ciało. To jest początek Kościoła. Pojawia się ciało. Bóg w ciele. Rodzi się Bóg w ciele. Jak on się rodzi? Z czego on się rodzi? W czym on się rodzi? Rodzi go normalna kobieta. Żona. Teraz już matka. Jest przy tym jej fizyczny mąż. Tak? Józef. Rodzi się Jezus Chrystus. Co powstaje najpierw? W wyniku jego urodzenia? Rodzina. Pierwsza funkcja Kościoła, która się pojawia na ziemi. Czym jest najpierw Kościół? Rodziną. Rodziną. Rodzina. Najpierw Kościół jest rodziną. Jeżeli grupa ludzi nie stworzy najpierw rodziny, to nie stworzy Bożej filozofii Kościoła. Najpierw rodzina. Rodzina. Rozumiecie? Liderzy w Kościele to rodzice. Nie są szefowie, dyrektorzy. Nie umiesz być rodzicem? Nie bądź liderem. A reszta ludzi, którzy nie są liderami, to kto? Dzieci. To jest rodzina. Matka, ojciec, dzieci. Tam się rodzimy. Przecież Bóg mógł zrobić tysiące różnych innych rzeczy. Tysiące innych rzeczy. Mamy do czynienia, chciałem powiedzieć, z Bogiem. Tak? On nawet Pepsi w kole zmienia. On jest w stanie zrobić wszystko. To Bóg Wszechmogący. To jest dla Niego w ogóle... On staje w pewnym momencie Jezus i mówi tak. Z tych kamieni jestem w stanie zbudzić ludzi. Kamieni. Kamienie krzyczeć będą, wiesz. Jak oni będą milczeć, to kamienie będą krzyczeć. Ja jestem w stanie wzbudzić ludzi z kamieni. Co to jest w ogóle dla Boga? Czemu Jezus nie powstaje w ogóle w inny sposób? Czemu Jezus nie zjawia się w ogóle w jakiś niesamowity sposób? Rozumiecie, o co chodzi? Synaj się rozstępuje, wychodzi Jezus, jestem Mesja, wszyscy srają w gacie i dziękuję uprzejmie. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. Nie, on się tak nie rodzi. On nie powstaje w ten sposób. On powstaje, tak, jako rodzina. Taki jest Kościół. Kościół to jest rodzina. I my na przykład zrobiliśmy wszystko, od kiedy, teraz mija 5 lat, od kiedy rozpoczęliśmy wspólnotę w Warszawie i ruch w Polsce. I stworzyliśmy rodzinę. Rodzina. Połączeni z Bogiem, połączeni ze sobą. Dwie funkcje tej rodziny. Ludzie połączeni z Bogiem i połączeni ze sobą. Nie istnieje coś takiego, że powstaje grupa Kościoła, która nie jest połączona ze sobą. Jest, już są połączeni indywidualnie wszyscy z Bogiem poprzez odrodzenie z Ducha Świętego, a teraz kiedy zaczynają tworzyć grupę ludzi, muszą się połączyć ze sobą. Wtedy będzie rodzina. Werset 18. Pierwsza funkcja Kościoła. Druga rzecz. Werset 20. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Druga funkcja Kościoła to objawienie z nieba.
Kościół to przede wszystkim rodzina. Po drugie, Kościół to objawienie z nieba. Co to oznacza? Poprzez objawienie stałeś się Kościołem. Twoje odrodzenie duchowe jest ściśle związane z Twoim objawieniem, że Jezus jest Chrystusem. I poprzez objawienie żyjesz jako Kościół. Ktoś mówi, jak wy żyjecie? Ja mówię, z objawienia. Z czego czerpiecie wzorzec do życia? Z objawienia. Nie żyjemy, Kościół nie żyje systemem tego świata. Kościół nie żyje systemem ziemi. W Kościele nie panują metody ziemi. Metoda ziemi. Ktoś cię zawiódł. Unikaj go, aby nie zawiódł cię po raz drugi. Metoda nieba. Ktoś cię zawiódł 77 razy dziennie. Ile jest 24 podzielić na 77? Trochę mniej niż pół. 3 razy godzinę, 3 razy w godzinę. Tak? Zawiódł cię ktoś co 20 minut. Wybacz mu co 20 minut, pojednaj się z nim i wejdź z powrotem w relację rodzinną. Objawienie. Co 20 minut. Dostałeś dziób. Przeprosił cię, rozumiesz? Masz 20 minut na to, żeby mu wybaczyć, wejść z nim z powrotem w relację, rozumiesz? I podjąć współpracę. To 20 minut, pamiętaj, masz dostać dziób. Według słowa Pańskiego. Amen? Dobra poprzeczka? A ludzie do mnie mówią, zraniony jestem. Brat mnie zranił. Ja mówię, czym? Broną ci po plecach przejechał? Zranił cię? Jak? A ile razy cię zranił, mówię, w godzinę? Nie, on mnie kiedyś zranił. Kiedyś! Mocne słowo! Ja myślałem, że cię stracił, to zranił, mówię, 19 minut temu. I właśnie masz ostatnią minutę, w której w ogóle rozwiązujesz ten temat, bo ty przygotowano nowe zranienie. Nie? Czemu jesteś relatywistą w stosunku do prawdy Bożej? Ludziom się nie chce tak żyć, dlatego odchodzą z kościołów. Bo oni nie chcą żyć metodą objawienia. Oni chcą żyć metodą świata. A tylko metoda objawienia jest skuteczna. Bo punktem wyjścia jest niebo, a nie ziemia. To, co się zrodziło Józefie, jest z Ducha Świętego. Kościół się zrodził z Ducha Świętego. On funkcjonuje przez objawienie. Na niego prawda, tak, jest punktem wyjścia, a nie system tego świata. A nie system tego świata. To jest Kościół. My żyjemy w Kościele. Dlaczego Kościoła bramy piekielne nie przemogą? Co to znaczy w ogóle, że bramy piekielne nie przemogą? To słowo też jest takie mało czytane. To chodzi o to, że Kościoła nie ma żadnej przeszkody, którą mógłby diabeł postawić, o której Kościół by nie przeszedł. Wiecie, żadnej przeszkody. Żadnej przeszkody! Wiecie, dlaczego ludzie odchodzą z Kościoła? Bo ludzie nie mają pojęcia o tym, że muszą funkcjonować przez objawienie. Rozumiecie? Ja też przyszedł do ludzi, mówię, ty, albo ty w ogóle zrozumiesz funkcje tutaj panujące, albo ty nie możesz się tutaj odnaleźć w ogóle, no. No jak ty chcesz tu się odnaleźć? Bo ty uważasz, że wszystkie rozumy posiadałeś. Ja mówię, a co mam uważać? Jestem ojcem, przepraszam. Co mam uważać? Jakie chcesz, żeby ojciec w domu wytwarzał poczucie bezpieczeństwa, że macie chodzić i się pytać dziecka, co ma robić? Ty chcesz, żebym ja takie coś zrobił? Ty chcesz, żebym wprowadził pieprzoną demokrację w naszych relacjach? Przecież twoje poczucie bezpieczeństwa pryśnie jak bańka mydlana. Lepiej wylej na mnie kubę pomyj, rozumiesz? I daj mi stać w miejscu, w którym stoi, bo ja żyję przez objawienie.
Kurczę. Weź mnie zostaw w tym miejscu, w którym jestem, bo to jest najlepsze dla ciebie i dla mnie. Rozumiesz? Wylej na mnie kubę, bo my jestem predysponowany, żeby to przetrwać, jak każdy ojciec ma. Normalnie każde dziecko wylewa na swojego rodzica z kubę pomy co pewien czas. No. Bo na kogo ma wylać? Bo to ten ojciec. Do kogo masz największe pretensje w życiu? Do Boga. Nikogo większych pretensji nie miałeś. Do Boga. Dlaczego to się stało? Bo kapie z tego. Czemu mnie to spotkało? Co to jest w ogóle? Chrześcijanie mają więcej pretensji do Boga niż do diabła. Tak jest prawda. Pytania, które są w ogóle zadawane, tak, to są pretensje. Pretensje. Dlaczego? No dlaczego? To jest pretensja. Nie. Łaskuje bez zaufania. Kościół żyje przez objawienie. Kościół inaczej nie może żyć. Nie może próbować. Kościół nie może wejść w system tego świata i żyć według tego świata. Ja nieraz mam takie pytania w ogóle. Ludzie. No naprawdę, mówię, słuchaj, czy ty pytasz innych, ale mówię, ale o co? No mówię, jak czegoś nie wiem, to się idę zapytam. No ale nie pytasz, jak ktoś ma zdanie, ja mówię, no niech mnie ręka boska broni pytać, jak ktoś ma zdanie. No jakie ktoś ma zdanie? No jak mogę pytać, jak ktoś ma zdanie? Ja mogę dzieci w domu, wiecie, o co zapytać, jak ktoś ma zdanie, gdzie my na wakacje pojedziemy, czy w góry, czy nad morze. To są takie pytania ojca do dzieci. Albo na przykład, co zrobić wam do jedzenia? Kluski czy kartofle? To ja się mogę pytać o zdanie. Przecież się nie pytam w sprawach domowych, które dotyczą w ogóle funkcjonowania domu, dzieci o zdanie. Mam dwoje dzieci i do pani mi nie przychodzi, że przed nim powiedział, przepraszam Wiktorek, co ty myślisz o tym, proszę ciebie, co ja chcę w tym domu zrobić, tak? Bo ja jestem po to, żeby Wiktorkowi stworzyć środowisko funkcjonowania, a nie po to, żeby brać go do rady. Bo to ja jestem predysponowany do tego, aby dom był wysokiej jakości. I na mnie leży ten obowiązek. I nie mogę w to wkręcać dzieci. I mówią, ja, ale to skąd ty to wziąłeś? Ja mówię, z tego starego pisma. Które mówi, że jedynym systemem, tak, objawionym z nieba, jeżeli chodzi o zarząd, to jest monarchia. Przecież cały czas takie zapytanie. Zachowujesz się jak król. A ja mu się mówię, a jak się mam zachowywać? Jak kto? Jak knur? Chociaż już kiedyś ktoś powiedział tak jak knur z tego. Od Orwella. Objawienie z nieba. Nas, jako Kościół, obowiązuje kodeks nieba, nie ziemi. To inny kodeks. My nie stąd. My z nieba. Kościół z nieba, nie z ziemi. Nie wolno tego pomylić. To, że my funkcjonujemy w systemie administracji na poziomie ziemskim, no to jest normalne, bo tu żyjemy. Ale jeszcze raz, to jest pragmatyzm. To kubeczek, do którego się wlewa herbatkę. Ale nas obowiązuje system nieba. W systemie nieba im więcej dajesz, tym więcej masz. W systemie ziemi im więcej dajesz, tym mniej masz. Rozumiecie, są takie różnice. Masz trzy rzeczy na ziemi, oddasz jedno, będziesz miał dwie. Masz trzy rzeczy, rozumiesz, funkcjonując na poziomie nieba, oddasz jedno, będziesz miał cztery. Ja mówię, jak to? No tak to, no bo w innym systemie. Rozumiesz, daj, będzie ci dane. Ziemia mówi daj, a będziesz miał mniej. I tak jest w ogóle, wiecie, my w ogóle w innym systemie. Kościół jest z nieba i funkcjonuje w prawach nieba. Nie wolno Kościoła ucywilizować. Zziemszczyć go. Rozumiecie? Tego nie wolno zrobić. A większość Kościoła jest ucywilizowana. Kościół jest ucywilizowany. Kościół jest demokratyczny. Kościół jest humanistyczny. Kościół jest proczłowieczy. W ten sposób proczłowieczy. W taki sposób, że prawa ziemi, tak,
są podawane ludziom jako pozytyw. Prawa ziemi. Na ziemi, jak ktoś na przykład cię skarci, rozumiesz, dostajesz od kogoś na przykład w mazak w ramach przypomnienia o tym, że powiedzmy nie należy czegoś robić, tak? No to na zasadach ziemi ta osoba, tak, staje się twoim przeciwnikiem. Na zasadach nieba razy przyjaciela, tak, są lepsze niż pochlebstwa wroga na przykład. No takie w ogóle, ja wam podaję też ekstremalne przypadki specjalnie, żebyśmy spojrzeli na rzeczy w ogóle z tej perspektywy, tak? Z perspektywy nieba dostajesz w oko i to jest wyraz miłości. I mówię, co to jest? Ja mówię, no to jest antyhumanistyczne takie. Niebo mówi, nie żałuj dziecku Ruski, a uratujesz jego duszę. A ludzie mnie w kościele mówią, a ja się z tym nie zgadzam. No mówię, no i koniec. Ja się też nie zgadzam, że lewa ręka jest tu, a prawa tu. Się nie zgadzam. Taki mam dyks, wiesz o co chodzi? No i dobrze, ja mogę na ten temat traktat napisać. Ja w ogóle uważam, prawda, że w ogóle stopy powinny być odwrotnie, duże palce z tamtej strony. No tak uważam. Czy ja mam prawo tak uważać? Mam prawo tak uważać, tylko co? To nic nie zmieni. Rozumiesz? Bo lewa noga to jest ta, która ma duże polecieć w środka. I to jest koniec. Z tym się nie dyskutuje. Nie dyskutuje się z prawami nieba. Ktoś mówi, to co mam robić? Ja mówię, to co niebo mówi. Jak ja na przykład mówię, że Sara od kiedy skończyła rok, dostawała lanie. Przez 4 lata. Skończyłem jej dawać lanie, jak miała 5 lat. Systematycznie dostawała lanie. Nie ręką, bo Bóg powiedział, ręką nie będziesz karcił córki, ręką będziesz ją głaskał później. Będziesz ją lał paskiem. Dobrze mówię. Powiesiłem pasek, miał na imię pan pasek. Wisiał 4 lata na haku. Rozumiecie? Sara ma dzisiaj 13 lat, tak? I od 5 roku życia nigdy nie została ukarana. Nigdy. Ma dostęp do internetu 24 godziny na dobę. Nie ma zabieranego telefonu komórkowego w domu. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma wystawianych dyrektyw, co wolno, co nie wolno. Tak? Jest narodzona z Bożego Ducha, wypełniona Duchem Świętym, chodzi w wierze, tak? I ma prorocze namaszczenie. I ja się pytam, czy popełniłem błąd, że stosowałem prawo nieba. Ale do 5 lat, jak mieliśmy grupę domową, tak? Ona miała na przykład 3 lata. I podczas grupy domowej ona mówi, chcę iść. Ona wychodzi zrobić siusiu. Ja mówię, stój, gdzie idziesz? Siusiu. Ja mówię, siusiu się robi przed grupą. Albo po grupie. Ostatni raz, mówię. Tu jest głoszone słowo. Ona tak była wychowywana. Słowo. Mówię, rozumiesz? Ja przerywałem grupę. Na przykład brałem ją do drugiego pokoju, karciłem, w porodzie sprowadzałem. Siedziałem na grupie, wszyscy czekali, aż ona przestanie płakać, tak? I zaczynaliśmy grupę od pewnego, gdzie to znaczyło. Z powrotem zapłuć wszystko na przykład. Wow, ja mówię, co wow? Prawa nieba funkcjonujemy przez objawienie. Że na przykład, zobaczcie, dla mnie na przykład w ogóle nie ma problemu zrobienie czegoś takiego, że my uwielbiamy Boga i na przykład widzę, że się nie mogę przebić, ja wszystko zamknę. Zaczynamy od początku. Bo to nie jest koncert, to nie jest klub. My tu nie przychodzimy, my się nie przyjdziemy pobawić. W ten sposób, że musimy sobie dopracować, to musi być ładne, to musi być takie, to musi być owakie, to musi nam tak pasować. Nie, tu ma funkcjonować objawienie. Objawienie. Tak funkcjonuje Kościół. Chcę, żebyście dogłębnie rozumieli to, bo ludzie nie rozumieją, dlaczego tak się żyje. Wiecie, a to jest ściśle związane z tym, kim my jesteśmy. My ludzie objawienia. Czyli to, co widzimy w duchu, jest dla nas pierwsze.
Nie to, co widać wokół nas. Wokół nas widać metody, zasady, reguły, wiecie. Po prostu. Ale to jest system tego świata. A Kościół nie stąd. Trzecia rzecz, werset 21. A urodzi syna i nadasz mu na imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Kościół to koło ratunkowe dla świata, czyli armia Boga. I to jest trzecia funkcja Kościoła. Czym się zajmuje zawodowo Kościół? Werset 21. On zbawi lud od grzechów jego. Kościół zbawia świat od grzechów jego. Czym? Poselstwem Ewangelii? Uwolnieniem mocy? Tak? Perspektywą proroczą? Mądrością z nieba? Czyli wszystkim tym, czego ten świat nie posiada. Świat Kościół ma ratować. Kościół zajmuje się ratowaniem świata. Kościół to armia Boga. Armia Boga. Dlatego Kościół musi być zorganizowany jak armia. I teraz spójrz. Pierwotyp, podstawa, rodzina. Budujemy rodzinę, relacje rodzinne, głębokie relacje miłosne, połączenia wzajemne, tak? Dwa. Uczymy patrzenia w duchu. Reagujemy w duchu, szukamy w duchu, nie przyglądamy się na metodykę tego świata, tak? Trzy, kształtujemy armię, nie grupę ludzi swobodnie funkcjonujących. Armię, ludzie mówią, ty zrobiłeś jednostkę wojskową z tego wszystkiego. Ja mówię tak, a powiem więcej, raczej nie jednostkę wojskową, tak? Tylko swego rodzaju mafię. To działa bardziej jak koza nostra, mówię. Dlaczego? Dlatego, że to jest rodzina, która jest jednocześnie armią. Bo w samej armii jest troszkę inaczej. Tam są obcy sobie ludzie. A tutaj nie. To rodzina, która jest armią. Ona musi być dobrze wyszkolona, świetnie zorganizowana, karna. Tam musi być cały system, tak, logistyki, tam musi być cały system w ogóle finansowy, tam musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. Dlaczego? Bo to armia. Armia. Jak ja zobaczyłem, jak ja byłem w Legii Cudzoziemskiej, koszulę, którą dostałem i kazano mi ją zaprasowywać i tam było 40 kilka zaprasowań. Ja mówię, przecież to nerwy mogą komuś puścić, żeby tak koszulę zaprasować. Oni kazali nam osobiście te koszule posłać. Ale potem zobaczyłem, że w ogóle wypracowanie takiej koszuli to jest w ogóle taki trening dla mojego charakteru. Rozumiem, że się w parę nie mieści. Mówię, taki legionista, tak sobie pomyślałem, taki legionista przez parę lat prasuje taką koszulę i on jest w stanie zrobić perfekcyjnie 40 parę zapracowań, to on w ogóle człowieku na polu walki to jest perfekcjonista. Rozumiesz? Perfekcjonista. Bo on w ogóle jest tak skupiony. Armia. Ludzie skupieni. Ludzie ustawieni odpowiednio. Nigdy te rzeczy nie mogą się zamienić. Nie wolno. Nie wolno najpierw z Kościoła zrobić armię. Bo jeżeli najpierw zrobimy z Kościoła armię, będziemy mieli zimną strukturę. Zimną. Będzie wszystko skupione wokół służby. Kościół nie jest skupiony wokół służby. To nie jest podstawa Kościoła. Służba nie jest podstawą Kościoła. Zawsze podstawą musi być rodzina. Zawsze musisz mieć dom. Rozumiesz? Najpierw budujesz dom. Miejsce, gdzie się chce wracać. Miejsce, gdzie się chce żyć. Miejsce, gdzie możesz jeść. Gdzie możesz odpoczywać. Rozumiesz? Takie miejsce budujesz. Budujesz potężne poczucie bezpieczeństwa. Tak? Budujesz zaufanie wzajemne. To jest dom. Nie można najpierw zbudować kosza. Nie budujemy kosza.
Najpierw zbudujemy dom, budujemy rodzinę. Tak? Nie możesz też najpierw zbudować objawienia z nieba, bo będziemy chaotyczną grupą proroków, którzy będą biegali i wszyscy będą mieli objawienia. Ja mam takie objawienie, ja mam takie objawienie, ja widzę to, ja widzę tamto. Wiesz, wszyscy coś widzą. Rozumiesz? Ja mówię, co to jest? Tak jak ja będę uczył coraz bardziej na warsztatach proroczych tych rzeczy. W ogóle jest ta filozofia w ogóle, że muszę wiedzieć jak najwięcej. Tak? Nie, prorok musi wiedzieć coraz mniej. Coraz mniej. Coraz mniej brać udziału w rozmowach. Coraz mniej słyszeć ten świat. Coraz mniej widzieć grzech. My nie detektywi, jeszcze raz mówię, my nie ścigamy w ogóle grzechu. Miłość przykrywa wielość grzechów. Perspektywa proroczna nie polega na wygrzebywaniu grzechów, problemów, kłopotów, wiesz o co chodzi, różnych rzeczy. Mi, rozumiesz, ja tępię to w ogóle jak nie wiem, jak zdziczałego psa, który przychodzi, bo ten ma taką minę, bo ten zrobił tamtą, ja mówię, precz, diable, wolno. Mina. Co to za mina? Ktoś płacze. Drugi przychodzi, proszę ciebie, mówi, widzę, że masz problem. Wiesz, dlaczego on może płakać? Na przykład może płakać dlatego, że się cieszy. Może płakać dlatego, że jest mu smutno. Może to być kobieta, która płacze dlatego, że akurat okres ma, ona płacze. Kiedyś się stary pytam, dlaczego ty płaczesz? Mam, bo jestem dziewczynką? Wiesz, o co chodzi? Płacze, wiecie. Co to, że płacze? Nic! Co to jest za informacja duchowa, że ktoś płacze? Człowieku, zaraz wymienimy następne powody, dlatego ktoś może płakać. Rozumiesz, o co chodzi? Co to jest, że płacze ktoś? Okej? Okay? Nic. W ogóle nie jest duchowa sprawa. To, że ktoś kogoś dotknął, że powiedział, że się skrzywił, proszę ciebie, wiesz, o co chodzi. Ja nieraz ludziom to tłumaczę, mówię, na przykład mówię, tutaj mówię, kobieta normalnie, która funkcjonuje i ma okres, tak? Jednego dnia będzie się tak zachowała, następnego dnia przyjdzie do kościoła i będzie jęca. Rozumiesz? I nie mów, że ona ma ducha czarów, człowieku, tylko ona ma, proszę ciebie, pierwszy czy drugi dzień okres, albo ma ten czas napięcia, proszę ciebie, rozumiesz? I chodzi i lata we wszystkie strony. Co? I co? Ducha będziesz gromił nad nią? Poczytaj list świętego Piotra, co tam jest napisane, tak? Postępujcie z wyrozumiałością, z chorowitym narodem niewieścim. Tak nie widzimy. Tak dokładnie jest to przetłumaczone. Tak? Bo oni nie rozumieli, że jak kobieta ma okres, to trzeba być dla niej wyrozumiał. A nie demony, które gromić na tym. Oni nie rozumieją, bo coś się z nią stało, bo ona nie chce ze mną gadać, albo krzycza, bo rzuciła. No rzuciłem. Kurczę, unik zrobić. Chcę, żebyście rozumieli, jak to działa. Niech ono zamieni z tego. Najpierw rodzina. Kiedy jest zbudowany dom, kształtuje się w kościele gołębie objawienia. Tak? Następnie tworzy się armię. Armia to ludzie czujący się bezpiecznie i chodzący w objawieniu. I teraz możemy ich szkolić. I teraz ja mogę brać człowieka, tak? I ja mogę go zacząć uczyć, jak być żołnierzem. Teraz, kiedy on się czuje bezpiecznie, kiedy on ma objawienie. Tak? Z większością ludzi, z którymi rozmawiałem na indywidualnych spotkaniach, pierwsze było takie, czy mi ufasz? Ufasz mi? Mówi, jeśli mi zaufasz, zrobimy robotę. Jeśli nie, nie umiem. Ja potrzebuję twojego zaufania w ogóle jako rzecz. Ja nie umiem bez zaufania z tobą nic zrobić. Tak? I tak jest z Bogiem. Przychodzisz do Boga i tak naprawdę, gdybyś chciał, gdybyś był otwarty na usłyszenie tego pierwszego pytania, to było takie, czy mi ufasz? Bo inaczej nic nie mogę z tobą zrobić. Nic! Tak, jestem Bogiem, a nic nie mogę bez twojej wiary. Rozumiesz? Więc to w ogóle my tylko i wyłącznie powielamy materiał Boży, że nic więcej nie powielam. Ufasz mi, że Bogu ufam. Ja mówię, to nie umarę cię za mnie. Umów się z Bogiem. Z Nim prowadź rozmowy w ogóle. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie mogę, bo ja nie umiem. No. Jestem prosty człowiek. Ale kiedy budujemy rodzinę, rozwijamy objawienie, możemy produkować armię. Teraz tak, jeszcze chwilkę. Jako rodzina, bo my musimy te rzeczy dogłębnie sobie powiedzieć. Jako rodzina, po pierwsze, głęboka, poszerzająca się i intensywna
ciągła relacja z Bogiem na poziomie osobistym jest wspólnotowym. To jest w ogóle początek, jako rodzina, tak się rozwijamy, Kościół tak się rozwija. Czyli tak naprawdę nacisk jest kładziony na relację z Bogiem. Relacje z Bogiem, bardzo ważne jest, że to Ty dla Niego napierasz i orientujesz się ustawicznie na łaskę, która jest uwalniana do Twojego życia. Na to się orientujesz, relacje z Bogiem. Napierasz i przyjmujesz łaskę. Napierasz i przyjmujesz łaskę. To nie jest wykonywanie zadań. To nie jest udowadnianie Bogu czegokolwiek. Napierasz, tak, i odbierasz łaskę. Co to znaczy odbierasz łaskę? Wierzysz w niezasłużoną przychylność i w Jego zdolność w Tobie. Tak wygląda napieranie na Boga. To jest mega prosta sprawa. Zaczynasz się modlić, ja Ci pokażę proste na parcie. Modlisz się do Boga, uwielbiasz Boga, kończysz uwielbienie i mówisz: dziękuję Ci, że jestem kochany jak nikt na świecie, że Ci zależy na mnie w ogóle najbardziej na świecie, że jestem cenny dla Ciebie. Posłuchaj, co ja mówię teraz. Ja nie mówię, że mówisz do Niego: jesteś dla mnie cenny i wspaniały. Jesteś niesamowity i wielki. Ja nie mówię tego, powiedziałem coś innego przed chwilą. Wtedy, kiedy Ty napierasz, tak? Ty w ten sposób określasz Boga, w cudzysłowie, nie? To jest napieranie serca, że Ty po prostu wiesz, że On jest największy, potężny, Ty możesz Mu to mówić, wyśpiewać, wykrzyczeć. I dalej, ale co robisz? Odbieranie łaski polega na tym, że Ty się określasz. Wiem, że ja jestem dla Ciebie najcenniejszy. Wiem, że jestem wspaniały i cudowny. Wiem, że Twoja siła jest we mnie. Wiem, że dzisiejszy dzień to będzie dzień, w którym będę w ogóle tak silny jak nigdy dotąd. Zrobię rzeczy, których nie zrobiłem nigdy dotąd. To jest branie łaski. Gdzie się utożsamiać w ogóle z cechami Boga? Oczywiście, że tak. Jest niezasłużoną przychylnością i Jego zdolnościami. Dobra. Jeszcze raz przypomnę, co oznacza słowo błogosławić. Że On nas pobłogosławił. Geneza słowa błogosławić oznacza przyklęknąć przy kimś, ofiarowując mu to, co najcenniejsze. Jak kiedyś powiedziałem, Bóg uklęknął przy Tobie. Docej to. Pochylił głowę i dał Ci dar. I to musi, i tu musi nastąpić zmiana w ogóle myślenia u człowieka. Wiesz, nie? Tutaj nie ma miejsca za coś wypracować i tak dalej. Napieranie na Boga i przyjmowanie łaski. To jest ta fundamentalna historia. Następnie to jest relacja między sobą nawzajem. Dowód na kochanie Boga, pierwszy list Jana 1, pierwszy list Jana 4, 20, 21. Pierwszy list Jana 4, 20, 21. Posłuchajcie właśnie. Jeśli kto mówi: miłuję Boga, lecz nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To jest niemożliwe. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Dowodem na miłowanie Boga jest uwalnianie miłości do siebie nawzajem. Nie ma innego dowodu na to, że Ty Boga kochasz. Dowód, który może ktoś zobaczyć. Bo Ty to sobie możesz mówić, że kochasz Boga temu też nie może zaprzeczyć, tylko no przecież sam sobie nie zaprzeczysz. Natomiast dowodem dla kogokolwiek na to, że Ty kochasz Boga, jest to, że Ty uwalniasz miłość wobec swojego brata w kościele. To jest dowód taki. I nie ma innego na kochanie Boga. Jak ktoś do mnie przyjdzie i powie: wiesz, kocham Boga, ja powiem: a powiedz, kogo kochasz najbardziej w kościele ze wszystkich. I co Ty mu tam robisz z tej miłości? Powiedz mi to, powiedz o.
proste rzeczy. Co to znaczy kochanie siebie nawzajem? Po pierwsze, interesowanie się sobą nawzajem. Interesowanie, zainteresowanie. W Kościele musi być zainteresowanie sobą. Chodzisz i interesujesz się życiem innych ludzi, to proste. Jak ktoś przyjdzie i powie do ciebie, nie wtrąca się w moje sprawy, to zaburzony człowiek. No. Nie przejmuj się tym. No. Takie ma zaburzenie. Ale ty się interesujesz tym, co on przeżywa. To jest normalne. Nie? Ty nie masz, to nie jest problem tym, że ty się interesujesz. To jest problem w tym, rozumiesz, że on ma problem z tym. To jest problem. A nie, że ty się interesujesz. W relacjach pamiętajcie, zawsze najpierw prawda, potem emocje. Zawsze najpierw prawda, potem emocje. Zawsze. To nie ma, i tylko że słuchajcie, nie ma, że... Bo tutaj jest też następna, to są takie te pułapki relacyjne pod tytułem, że ludzie chodzą, rzucają sobie prawdę w oczy i ja to tępię. Bardzo to tępię. Chodzi, ludzie chodzą i sobie napominają, wiesz, robisz źle i uważają, że to jest miłosne. Nie, to nie tak działa. Ja powiedziałem, najpierw prawda, potem emocje. Proszę bardzo, napominaj kogo jak chcesz. Zaznaczam. Na jedno napomnienie, tak? 10 pochwał z potencjałem emocjonalnym załadowanym. I napominaj kogo chcesz. Na jedno napomnienie. 10 pochwał załadowanych potencjałem emocjonalnym, zaznaczam. Tak? Na jeden strzał pięścią w dziób. 10 pełnych miłości pocałunków. Idź i napominaj. Przygotuj się do tego i rozwiń służbę napominania. Nie ma problemu. Bo tak ma działać. Rozumiesz? W ten sposób. I będzie super. W innym wypadku nie będzie super, bo mówienie komuś prawdy, ja w ogóle, jest taka fajna w ogóle rzecz, to jest mega w ogóle psychologiczne, to w ogóle jest, natomiast mocno odbijające się wszędzie łącznie ze wspólnotami kościołowi. Jeden z elementów poniżenia polega na tym, że wytwarza się atmosferę ciemności, aby samemu błyszczeć. To jest bardzo prosta sprawa. Osoby poniżone bardzo chętnie wykazują komuś błąd, bo wtedy w sposób automatyczny ich podświadomość uwalnia informację, że one są ważne, istotne i błyszczą. Każda gwiazda potrzebuje ciemności, aby było ją widać. Gdy nie ma ciemności, nie widać gwiazd. Dlatego ja wiem, że prawda musi iść zawsze z przodu w relacjach między nami, nawet małżeństwa, wszędzie, ale to musi być obłożone, tak? Obłożone miłosnym elementem. Wszystko posiada dwie granice. I bezpieczny jest Izrael w granicach swoich. Zewnętrzne granice są granicami prawdy. Wewnętrzne granice są granicami miłości. I to jest bardzo istotna sprawa. Ja siedziałem wiele lat w więzieniu. Istniało coś takiego jak pas śmierci. Z tej strony był wielki mur. Potem było mniej więcej 2,5 metra takiego wolnego, w takiej wolnej przestrzeni była siatka. I tam między tym murem a siatką biegały psy specjalnie wyszkolone, które miały zaatakować każdego, kto na ten pas śmierci wszedł. Były dwie granice. Pierwszej mogłeś dotknąć tej siatki. Muru nie mogłeś. O co chodzi? Pierwsza granica to granica sprawy w relacjach. Ale to jest ta granica zewnętrzna. Czyli ja wchodząc w relację z człowiekiem, wchodzę na poziomie prawdy, ale żebym ja tą prawdę mógł temu człowiekowi manifestować, to ja muszę ją otulić miłością.
Ja muszę ją obłożyć w miłość. Ponieważ prawda wyraża się tylko przez miłość. Miłość wyrasta z prawdy. Prawda jest fundamentem wszystkiego. Ale żeby podać prawdę, trzeba ją obłożyć miłością. Inaczej, prawdą, tak. Inaczej prawda będzie niszcząca. Prawda sama w sobie jest niszcząca. Daję przykład. Najbardziej skomplikowane lekarstwa, które mają bardzo dużą siłę rażenia dla organizmu, są w otulinach. Rozumiecie? Połykasz otulinę pewną. Ona jest przyjazna dla naszego gardła. Gdybyś sobie wziął ten proszek, wielokrotnie wsypał w gardło, to byś tego nie przełknął albo zżygał. Czy to oznacza, że ten proszek jest zły? On jest bardzo dobry, bo to ten proszek jest leczący. Ale żeby ten proszek przyjąć, trzeba go włożyć w kapsułkę, która jest miła w dotyku i sympatyczna w komunikacji. Rozumiecie, na czym rzecz polega? To już medycyna na to wpadła. I prawdę otulamy miłością. I tego się uczymy. Nie umiemy, przychodzimy do Boga i mówimy: Duchu Święty, naucz mnie, jak prawdę otulać miłością i relacjonować się w ten sposób z innymi ludźmi. Bo inaczej nie robimy, no. Znacie mnie, wiecie, jaki jestem, kochacie mnie i wiem, i widzicie, jak ja działam. Ja w ten sposób właśnie działam. Mogę mówić silniejsze prawdy powodujące w człowieku po prostu dramat wewnętrzny. Tak? Ale ja to podam w ten sposób, że ten człowiek, tak, nie udusi się tym. A potem jeszcze zadbam o tego człowieka, bo będę, będę jeszcze się go pytał, mówię: jak co się dzieje dalej z tobą? Przyjąłeś właśnie petardę ode mnie. Potrzebuję wiedzieć, jak ją absorbujesz, interesuje mnie to. Będę się modlił też o tego człowieka, tak? Będę chciał być blisko, kiedy mu zaaplikuję coś poważnego, to będę chciał być blisko przy tym człowieku w jakiś sposób. Tak jest w relacjach i tego się uczy, musimy uczyć w kościele, tak? Tak funkcjonuje rodzina. Często to jest na granicy manipulacji, takie relacje. Rozumiecie? Często to jest na takiej granicy, to się wszystko dzieje. W ogóle, bo te zwiedzenie pod tytułem, że prawda to szczerość, która w ogóle króluje w kościołach, to jest szaleństwo. Prawda to nie jest szczerość. Bo jestem szczery wobec ciebie. I poszedł mu, wyżygał wszystkie bóle. Człowiek się nawącha, też jest szczery. Ja mówię: no przestań, no po co ty to robisz? Bo jestem szczery. Mój diabeł jest szczery. Jak cholera. Przychodzi do ciebie, upadniesz, to on ci tak szczerze wszystko wyjaśni. Tak dokładnie ci opisze twój upadek. Tak w ogóle perfekcyjnie, tak szczerze ci powie, że zachowałeś się jak kompletne zero w ogóle i człowieku, wiesz. Zobacz, jakiś szczery gość. Tak? Słyszałeś kiedyś od Boga taką szczerość? Słyszałeś od Boga kiedyś, kiedy przybyłeś do Niego i powiedziałeś: Ojcze, upadłem. Słyszałeś taką szczerość? Tak, wiem? Nie! Nie ma takiego głosu. Wiesz, jaki jest głos? Nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, o co ci chodzi. Taki jest głos. Taki jest głos. Inny głos. Dalej, poświęcanie się dla innych. To jest w relacji, w kościele. Poświęcanie się. Szukajcie nie tylko tego, co swoje, ale tego, co cudze. Szukamy tego, co cudze. Cudzego sukcesu szukamy. Po prostu szukamy tego. Uczysz, modlisz się. To są proste rzeczy. Przychodzisz do Boga i mówisz: Boże, naucz mnie, jak mam szukać czyichś sukcesów. Użyj mnie, Boże, do tego, aby ktoś przeze mnie osiągnął sukces w kościele. Chcę być przyczynkiem do jego sukcesu.
Zrób to. Boże chce być twoim ramieniem, aby uszczęśliwić człowieka. To mnie interesuje, Ojcze. Taki numer diabłu mówi. Taki numer mówi. Dalej, straż przy ustach. Straż przy ustach. Żadnych plotek, żadnych odmów. Ktoś mówi o tobie przy kimś. Ja wiesz, bo tam Krysia, ciebie, jest tutaj Krysia, ale no nie ma Krysia. Czemu my to mówimy? No bo chcemy Krysi pomóc. To weźmy Krysię na głośno mówiący. Niech posłucha naszej modlitwy wstawienniczej. Pewnie się ucieszy. Nie ucieszy się? O kurczę. To może nie rozmawiajmy o Krysi. Może fajnie w ogóle nie robić tego. Może fajnie przykryć grzech Krysi. Ale Krysio, no widzisz, bo to musi. Ja nieraz popatrzę na ludzi, to no nie mogą. Nawet człowieku w poselstwie gdzieś wyjdzie, coś powiem. Ja akurat mam takie coś, że z tymi masami ludzi się w ogóle spotykam, ciągle rozmawiam, to ja czasami wyłapuję kto co o czym mówi. Mówi, nie, mówię zadrę. No. Siedzi zadro, poszedł, wziął poselstwo, powiedział. Musiał to wymienić w tym poselstwie. Ten ból. Kurczę. My tu na początku jak wspólnotę zakładaliśmy, to ja to ludzi uczyłem. Potem kazałem się modlić głośno. Tak oni sobie wymatlali swoje po prostu żale do siebie, tak? Jeszcze raz tam było tam kilkanaście osób. Potem ich brałem, mówię, nie modlimy się tak. Załatwiamy swoje sprawy między sobą, a nie na modlitwach wstawienniczych. Masz z kimś konflikt? Załatwiaj konflikt. A nie bierz mikrofon i módl się na i modlisz się na wstawienniczej modlitwie przeciwko w ogóle rzeczom, które robi ten człowiek. Co ty myślisz, że jestem głupi? Ja mam 8 klas szkoły podstawowej tylko, ale nie jestem kretynem na litość boską. No. Przecież ja słyszę, słyszę w ogóle, wiesz, co ty mówisz tam w tej modlitwie. To taka głupawka w ogóle jest, nie? Ja mówię, jak ty pojednasz się z nim, to ty nie będziesz się tak modlił. Do głowy ci to nie przyjdzie. Ze wstawnikami, jak rozmawiałem, mówiłem, dlaczego w ogóle czary uwalniane są? Czy to czary? Modlimy się o kogoś, mówię, rozmawialiście z tą osobą o tym, czy nie? Że chcecie się... Nie, ale ja uważam, że ona tak powinna mieć. A dlaczego ty tak powinna? Spytałeś się jej? Jakim parawem ty w ogóle uważasz, że coś jest dobre dla tej osoby? Co to jest? Nienormalny jakiś człowiek? Niepełnosprawny? Inwalidę go uważasz? Bóg nas wszystkich uważa za normalnych. W dodatku za dorosłych. Takie coś mamy, wiecie. Uważa, że jesteśmy normalni dorośli. Poważnie do nas podchodzi, a ty podchodzisz, proszę ciebie, bo mam tutaj w ogóle siostrę czy brata inwalidę, jakiegoś w ogóle trzeba tak obłożyć, taką modlitwą, żeby on przetrwał do jutra człowieku. I wymadlają sobie później różne rzeczy. Po co? To głupota. Straż przy ustach. Ja w domu dzieciaki nasze uczyłem, ja mówię, pamiętajcie, mówisz pięknie, będziesz miał pięknie. Mówi, proszę pięknie mówić. Pięknie. Chcesz mieć w życiu pięknie? To mów pięknie. Pięknie. To bardzo proste. Chcesz, żeby się kwiaty sypały w życiu pod twoje nogi? To wypowiadaj kwieciste rzeczy. Jak chcesz mieć kolce pod nogami, to wypowiadaj kolczaste rzeczy. Twoja sprawa. Wszystko jest, działa na zasadzie prawa przyciągania. Straż przy ustach. Ja się modliłem. Boże, postaw straż przy ustach moich. To stara biblijna modlitwa. Nie chcę gadać niepotrzebnie. Przecież ja zapłacę za to cenę. Rozmawia się z ludźmi, rzucone jest jakieś imię, nazwisko, ktoś już ma opinię na ten temat. Ja mówię, dlaczego ty opiniujesz? Czemu opinię? A czemu w ogóle uważasz, że masz prawo posiadać opinię? O, takie jest moje zdanie. Ja mówię, ale dlaczego ty uważasz, że ty masz prawo wypowiedzieć swoje zdanie? Skąd ty takich w ogóle nabrałeś w ogóle rzeczy? Dlaczego ty uważasz, że w rodzinie się wypowiada swoje zdanie ciągle? Co to jest? Ja nie powiadam w swojej rodzinie swojego zdania.
To nie tak działa. Ja nie mam zdania na każdy temat. To ma być miłosne życie wzajemne. Nawet jeśli dzieją się różne złe rzeczy, to ja z pułapu miłości podchodzę do tego człowieka. Rozumiesz? Codziennie Sasze daje rano jedną dawkę witamin, wieczorem drugą. Rano jej stawiam do śniadania, to zjada. Wieczorem często zapomina. Wcześniej przychodziłem i mówiłem do niej: weź i zjedz te witaminy. Czasami mówiłem: natychmiast zjedz te witaminy. Dobrze, zaraz pójdę. Często dalej nie były zjedzone te witaminy. Tak jeszcze z tym zacząłem przychodzić i mówię, siedzę tam, coś sobie robię w pokoju, mówię: po co to mówię, te witaminy połykać? Mówię, że głupota jakaś jest. Mądry człowiek da, ale drugi jest mądrzejszy w ogóle. Siedzi, śmieje się w kącie, nie? Wiesz. Ja mówię, a ja siedzę tyłem, bo nie gadam się tam do komputera, nie? Mówię, ja to bym w życiu nie łykał tych witamin, mówię, ktoś by mi kazał tam jeszcze, mówię, tam mądrzejszy ode mnie, ale skąd to wiadomo, czy on mądrzejszy? Dobrze idę! Ty, od pewnego czasu widzę, że zawsze są połknięte te witaminy wieczorem. Rozumiesz? To jest trochę manipulacyjne. Rozumiesz? Ale to nie wyrządza zła bliźniemu. A co nie wyrządza zła bliźniemu, to miłosne. To proste. Okej? Okay? W ogóle nie poruszajmy się w systemie tego świata, nie poruszajmy się w systemie tej szczerości takiej relacyjnej, poruszajmy się w miłości, miłośnie się poruszajmy. Tego szukajmy. Nie umiesz, nic się mówi. To nie musisz umieć. Nie bój się, że nie umiesz. Ja też nie umiem, nikt nie umie. Nikt przychodząc na tą ziemię nie potrafi prawidłowo kochać drugiego człowieka. Nie ma takiego gościa. Przychodzisz do Boga i mówisz: naucz mnie. Jak mam prowadzić relacje miłosne z ludźmi? Jak mam relacjonować się w prawdzie, otulając ją miłością? Jak mam mówić, jak nie mówić? Ucz mnie, Duchu Święty. Spłodziłeś mnie, to mnie ucz. Kurczę. No, jestem Twoim dziełem, tak? No to Panie, do roboty. Kurczę, wow. Co mówi Izajasz w oryginale, tak? Przymuszajcie mnie. Wzięli tu, przetłumaczyli, jak śmiecie nie przymuszać do człowieku w tych naszej Biblii. I bardzo ważną rzeczą jeszcze w relacjach, dzisiaj będziemy zaraz kończyć już, bardzo ważną rzeczą w relacjach w Kościele jest tak zwane krótkie okresy mentoringu. Co to znaczy? To znaczy, że nie jesteśmy ciągle dla ludzi nauczycielami i mentorami. To się tak nie żyje w Kościele. My musimy umieć to zrozumieć, nie? Że nie, ja nie mówię o liderstwie, bo ja dzisiaj o tym nie mówię. Ja mówię o normalnych relacjach między ludźmi. Nie wchodzimy ciągle w ten system mentoringu, że teraz jestem od kogoś dłużej w Chrystusie i teraz ja staję i ja mu będę wciąż mentorował, ja będę mu wciąż pokazywał jakby pewną formę życia. Nie! To trzeba się, kurczę, umieć zaprzyjaźnić. Trzeba mentoruj, bo ludzie tego potrzebują. Przychodzą świeży ludzie do kościoła, mentoruj im, ucz ich, kształtuj, tak? Ale potem zacznij zwalniać tempo. Zacznij zwalniać tempo powoli. Powoli zacznij w ogóle sięgać po tego człowieka tak bardziej dla siebie miłośnie. Coś bym z ciebie tam wziął sobie. Coś bym tam wyjął już. Wiesz, o co chodzi. Trochę schodzę już z tego miejsca wyciętym mentorem. Trochę będę już mniej wiedział, niż wiedziałem wcześniej. To trzeba uwagi. No a właśnie, to jest to. Bo to jest ta najwyższa forma. To ja mam powiem. W
Wczoraj była niedziela, wczoraj. Raniutko, Agata leciała. Ja jestem człowiek wagabunda w ogóle generalnie. Polega to na tym, że ja jestem w stanie wszystko ogarnąć. Ja naprawdę mam tak cholernie uporządkowane życie. Bardzo mam uporządkowane. Słuchajcie, ja mam bardzo duży porządek w głowie i bardzo duży porządek w życiu. We wszystkim. Mam w pieniądzach porządek w ogóle, to w każdej dziedzinie. W ogóle rozumiecie. Ja mam też coś takiego, że mi niesamowicie łatwo przychodzi organizowanie ludziom wszystkiego dookoła. Bardzo łatwo mi to idzie, nie? To ja mam takie rzeczy od Boga, po prostu ja momentalnie wszystko ogarnę, ustawię i coraz mniej się mylę w tym wszystkim, nie? Ja wczoraj tam wszedłem, nadałem im te bagaże i mówię do Gaty, to pójdę z wami tam do tej bramy. Ona tak mnie wzięła za ręce, nie pójdziesz nigdzie ze mną. Ja mówię, ale odprowadzę was do tych... Nie, mówi, nie możesz mnie tam odprowadzić. Zostań tutaj. Ja jestem dorosły człowiek. Mówi, ja jak z tobą jestem gdzieś, ja się do tego przyzwyczaiłem, bo całe życie ogarniasz wszystko. I to jest super. Rozumiem, się marzy o takim facecie. Niech żeby on ogarnia, bo kuba facetów to są takie pierdoły życiowe, że się w pale nie mieści człowieku. On chodzi, on nie wie w ogóle, gdzie przód, gdzie ty w ogóle. Wiecie, ja uważam, że na tym świecie obecnie bardziej faceci wymagają w ogóle reaktywacji mózgów niż kobiety, wiecie. Bo to facet... Ja w ogóle muszę zrobić spotkanie z facetami w kościele. Chodzi mi trochę po głowie, a szczególnie z tymi, to żon szukają, bo ja się patrzę, jak oni szukają żony, mi włosy na spodem. Ale ci to mają też. Niektórzy. Ja nie mówię, że wszyscy, ale nie, bo są ludzie, którzy tak szukają w ogóle, wiesz, ale nie, albo może nawet bo źle powiedziałem, ja ogólnie w ogóle nie wiem, czy ja o tym popiszę trochę, czy pogłoszę, ja nie wiem, może trochę do internetu trochę podaję, w ogóle mnie domierzy osobiście, nie? Ja uważam, że w ogóle facet to jest przez Boga stworzony, tak? Do tego, żeby być głową, tak? Nie głową na zasadach takich, że drzew, ja jestem głowa, bo to debil się tak drze. Tylko głową, która w ogóle jest realnym organizatorem życia. Takim realnym, w ogóle wiesz, finansowym, w ogóle emocjonalnym, każdym. No to takie, no taki normalny fakt jest, tak? Kobieta to jest korona. To jest korona, że ona ma być korona w ogóle, ma być widoczna, ale ona musi na czymś być ta korona. Nie ma na czym być tej korony, to ta korona ewoluuje i staje się sama głową. Ja się nawet temu nie dziwię, bo instynkt samozachowawczy jest bardzo silny, no kobieta nie chce zginąć, tak? Jest taką wielką koroną, a przelatuje nie tylko przez głowę, ale przez barki i się na biodrach zatrzymuje. W związku z tym, bo ludzie, no, mamy pewnego rodzaju problem socjologiczny. I tak dzisiaj zresztą nie jest. Dzisiaj jest ten problem socjologiczny. Tak? Bo dzisiaj w ogóle ja oglądałem świetny program na Discovery, ale ja abstrahuję troszkę od tematu. Obejrzałem taki program w ogóle o singlach, nie? I to w ogóle było bardzo ciekawe, jaki sposób powstaje, bo dzisiaj jest w ogóle, to jest ogromny problem dzisiaj. Ogromny problem. Temat bycia singlem. Bo z tego powstała filozofia. Ludzie wybierają... Religia. Tak, ludzie wybierają bycie singlem. Ale pobudki były ciekawe, bo to, że wybierają, tak? Bo to ciekawe, mnie ciekawiło, jakie są, jakby są opinie w ogóle psychologów na ten temat, nie? I teraz okazuje się, że tak, kobiety wybierają bycie singlem, tak? Z pewnego konkretnego powodu. Otóż dzisiaj jest więcej zaradnych kobiet niż mężczyzn. One są lepiej wykształcone, lepiej funkcjonują finansowo, rozumiecie? I one nie chcą się wiązać z kimś, komu będą całe życie matkować. One się tego boją. I psychologowie dzisiaj to udowadniają. Mówię, one się tego boją. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo druga strona, mężczyźni, którzy też wybierają bycie singlem, tak, są coraz słabsi. Mamy coraz słabszy gatunek męski. To jest duch homoseksualny. Bo duch homoseksualny nie jest związany z tym, że tylko facet idzie z facetem do łóżka, czy kobieta z kobietą. To nie, to są jakby gałęzie problemu, nie? To nie o to chodzi. Duch homoseksualny powoduje to, tak, że mężczyzna, tak, on wchodzi mentalnie w rolę kobiety. Czyli on przychodzi, mówi, weź się mną za opiekę. Ty, rycerzu, zaopiekuj się tobą? Czy ty stworzony jesteś do opieki nad nią?
Ty jesteś inspirator. Wiesz, jak jest skonstruowany w ogóle umysł mężczyzny i kobiety? W ogóle normalnie w relacji mężczyzna i kobieta on jest inspiratorem. Bo wiele rzeczy na przykład w głowie kobiety nie powstaje. Mnóstwo rzeczy nie powstaje w głowie kobiety. Dopiero w momencie inspiracji, rozumiecie, powstają te rzeczy. Ja rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi, tak? Ja na przykład rozmawiam z dziewczynami, one mówią, ty, to do głowy mi nie przyszło. Ja mówię, nie przyszło ci do głowy, dlatego, że nie ma przy tobie faceta, który cię inspiruje. Dlatego tobie to do głowy nie przyszło. Bo tobie to ma nie przyjść do głowy. My z Agatą, jak mamy, jesteśmy 25 lat ze sobą i my rozmawiamy o różnych rzeczach i ona do mnie nieraz mówi, wiesz co? Mówi, ja nigdy, nigdy nie wygenerowałabym takiej koncepcji. Nigdy. Ona jest genialna, ta koncepcja. Ale ja bym jej nie wygenerowała. Natomiast, kiedy ty mnie zainspirowałeś, ona natychmiast do mnie powstała. Bo ona potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. W ogóle, bo kobieta, ona jak ona ma oparcie, ona jak ma oparcie, to ona jest po prostu petarda. Ale ona oparcie musi mieć. A facet jak teraz nie będzie oparciem, bo nie jest, bo on przychodzi z opieku się. Wiesz? I powstaje w ogóle masakryczny problem dzisiaj, no bo kobiety nie chcą w ogóle takich facetów, tak? Tak? Bo one sobie nie życzą, no bo po co mam mieć takiego? Jak mam mieć takiego faceta, to wolę być sama, z doskoku z jakiegoś tam znajdę, proszę, i potem go kopnę w tyłek i w finito, tak? I tak funkcjonują. A w Korei to dochodzi dzisiaj do tego, tak? Że się ludzie żenią sami ze sobą i wychodzą za mąż, tak? Są śluby sami ze sobą. Bo oglądałem na Discovery program o dziewczynie, która miała ślub sama ze sobą. Sobie przysięgała wierność, sobie przysięgała, proszę ciebie, dozgonną tam, wiesz, miłość. Była w sukni, byli rodzice, człowieku. I tyle. Przysięgam, że się z nikim, że siebie z nikim nie zdradzę i tak dalej. Ja patrzyłem, mówię, kurde, jaka jazda, wiesz, nie? A Korea dominuje dzisiaj, jak w kraju singli, nie? Więc teraz chodzi o to, że wracając do tematu, że my musimy jakby ludziom dawać takie krótkie okresy. Musimy wychodzić potem z tych krótkich okresów w ogóle. Jakby zacząć się przyjaźnić, wchodzimy w relacje, w przyjaźń. I tak to jest. To niesie ze sobą w ogóle bardzo dużą potrzebę odwagi. Potrzeba zacząć sobie ufać. Ludzie w kościele muszą zacząć sobie ufać. Rozumiesz? No wiecie, czego to wymaga? No to wymaga uzdrowienia z lęku przed zranieniem. No nie po... kurczę. No czy zrani? No pewnie zrani, no. Pewnie zrani. No tak, no bo to zrani, no bo to jest ludzkie, no nie... Rozumiesz, no nie możesz mieć dowodu na to, że ktoś nie zgrzeszy wobec ciebie. Wiesz, o co chodzi? No nie ma takiego dowodu. No nie masz takiej obietnicy. No nie masz takiego faktu, że wchodzisz w relację bliską z kimś i że ktoś ciebie nie zrani. Bo ci nigdy nikt tego, bo Jezus powiedział, no zrani no. 70 razy na dobę może nawet. No. To jest dopiero obietnica. No taką obietnicę masz. Jezus powiedział, no dobra, bądź gotowy na te zranie co 20 minut. No. Ale to nie może cię powstrzymać przed wejściem w relację. I to wymaga odwagi. A te stanie ciągle w miejscu mentora i takiego mówienia komuś, jak się żyje, to jest bardzo zapobiegliwe. Bezpieczne, bo to sobie robisz barierę. Ty jesteś tu, a ja jestem od ciebie mądrzejszy, ja jestem od ciebie dłużej w wierze, jestem od ciebie bardziej obrotny. Wiesz, o co chodzi? I będę cię mentorował. I taką będziemy mieli relację. To dlatego dużo pastorów w ogóle boi się z tego wyjść. No proste! Oni się boją z tego, oni się boją tam zbliżyć, wiesz o co chodzi, bo łatwiej jest traktować drugiego człowieka jako nie do końca pełnosprawnego. Bo zawsze nad lekko niepełnosprawnym trzymamy jakąś formułę władzy. I samemu dobrze przy tym wyglądamy. Pewnie! Błyszczymy zawsze na jego w ogóle w tej relacji. I to się nazywa, mamy relację teraz. Fajnie mamy wtedy, wiesz. Dlatego te okresy mentoringu, one muszą być skracane. I bardziej przychodzić potem w przyjaźnie, no ryzykowne niestety. Niestety ryzykowne. Nieludzki ten kościół. Nieludzki kościół. Nieludzki, to takie nieludzkie jest, to takie jest. Dlatego ja naprawdę rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją kościoła i nie chcą funkcjonować w społeczności. Bo to nieludzkie.
Ja wybrałem Kościół na swoje życie. Zidentyfikowałem się z nim i wybrałem Kościół. Po prostu wybrałem. Wybrałem. Nie mam w ogóle... Ja nie mam gdzieś nic innego. Nie znam. Nie znam się na niczym innym. Znam się na Kościele. Nie chciałbym nigdy żyć inaczej niż właśnie w ten sposób. Nie? Absolutnie wiedzą, że sobie jestem raniony. Ja w ogóle mam... Nawet się nauczyłem, jak to robić. No! Ja w ogóle nie zakładam, że nie będę raniony czy coś. Mnie to, nie przeszkadza mi to. Rozumiecie? Nie przeszkadza mi. Tak jak mi nie przeszkadzają zakwasy po treningu. Nie zniechęcam się, że mam zakwasy i że mnie boli coś tam, a boli to na następny trening. Dlaczego? Bo ja znam cel, tak? Też jak w relacji, na poziomie w ogóle kształtowania tej rodziny, no wiem, że jestem raniony, no ja wiem, no. No jesteśmy na ziemi, no w niebie nie będziemy się ranić, no takie pocieszenie mam, no. Taka obietnica. Taka obietnica. A tu na ziemi to nie, no. Natomiast nie ma jakby nie ma innej opcji. Druga opcja to jest życie poza Kościołem. Niejednokrotnie jesteś Kościołem, a żyjesz poza Kościołem, no bo nie wszedłeś w te głębokie zrozumienie Kościoła, nie? I żyjesz poza Kościołem. Nawet często jesteś we wspólnocie, ale tak naprawdę jesteś poza tym. I tak jest. I u nas też są też tacy ludzie. Oni są lekko poza. Prawda? Dochodzą do jakiegoś miejsca i oni są lekko poza. I trzymają taki dystans. Decydują się na to, żeby nie pójść głębiej w całej filozofii Kościoła, rodziny, objawienia z nieba i armii. Korzystają z czego tam sobie mogą. Prawda? I ja też to rozumiem. I ja też nie mam z tym problemu na przykład, bo to takie jest... Nie mam problemu. Wielu z nich sobie potem idzie głębiej i odejdą. Mówię wam o tym, żebyście, jutro sobie pociągniemy temat dalej, natomiast mówię wam o tym, żebyście wiedzieli, na czym się stoi, jeżeli chodzi o Kościół. I żebyście też wiedzieli ważną rzecz, w ogóle to, o czym ja mówię, to Bóg o tym dobrze wie. On o tym dobrze wie. I muszę wam powiedzieć, że to właśnie przez ten twór on postanowił zbawić świat. Takie coś właśnie, taką konstrukcję. Ja kiedyś się śmiałem, bo gość mi anegdotę opowiadał, tak mówi, że po niego wstąpieniu Jezusa przychodzi anioł do niego, mówi: Panie, a jaki jest plan B? On Jezus mówi: nie ma. Ty jesteś Bogiem, w ogóle wiesz. Wiesz, to czyste intelekty, nie? Wiesz, jaki plan B, bo to w ogóle totalnie odjechany jest. Nie? Totalnie odjechany, wiesz. Napełnił ich Duchem Świętym i w tym stanie rozkładu dusz zostawił ich na ziemi, wiesz, z tym Duchem Świętym i powiedział: to teraz zanieście moją Ewangelię po wszystkie krańce ziemi, tak? I zbudujcie niebo na ziemi, dzieciaki, nie? Szok w trampkach! Rozumiesz? 120 w ogóle absolutnie popopranych ludzi, nie? Którzy, ale to jest ciekawe, bo to też mnie mocno ujęło, bo wiecie, tam jest napisane, że on się ukazał wielu innych, bo to jest nieprawda, że te 120 to było tylko te, co się nawróciło do Jezusa, absolutnie. Tak. Jasne, na jednym miejscu tam wielu ludzi było, ale to te 120 osób zdecydowało się być Kościołem. To mnie rozwaliło. Tam masy ludzi w Jezusa uwierzyły, to były to narodzili się z Bożego Ducha. To nie tylko apostołowie, absolutnie. To nie tylko te 120 osób. To słowo o tym wyraźnie mówi. Bo to, że on się ukazał, to słowo ukazał, wiecie, że tam to słowo ukazał, to jest ukazał się w wizji. To nie jest ukazanie się takie, że on się ukazał. To jest ukazanie się w wizji. Teraz tak, komu on się ukazuje? Tym, którzy w niego uwierzyli. Czyli w ogóle Jezusa po jego zmartwychwstaniu widzą ci, którzy w niego uwierzyli. Jezusa nie widzą inni. Jezusa nie może zobaczyć ktoś, kto nie uznał go za Mesjasza, za Pana.
wiecie, nie ma drugiego szefa. Nie ma. I on nie pokazuje się nikomu, on pokazuje się tylko tym. I więc tych ludzi jest dużo. 500 osób na jednym miejscu. A tutaj mamy 120 osób. Ja w ogóle się modlę, mówię, Boże, dlaczego w ogóle inni ludzie z nimi nie byli? Czemu? A Duch Święty mówi, oni zdecydowali się być kościołem. Te 120 osób. Tam wieczorniku. I to mnie w ogóle ujmuje mocno, że w ogóle trzeba się zdecydować, aby żyć na ziemi jako kościół. Rozumiesz? Bo ty jesteś nim. Ale żeby żyć jako kościół, trzeba się zdecydować. Trzeba się zdecydować, żeby żyć tu jak rodzina, żeby żyć przez objawienie i żeby tworzyć armię Boga. To jest kurczę robota, to jest taki wybór, wow, bo ja mogę innych wyborów dokonać. A co to jest za problem? Jesteś narodzony z Bożego Ducha, prawda? I ty nie jesteś częścią takiego zjawiska. Ktoś powie, o to wiesz, to tak nie można. Dlaczego nie można? Kto tak powiedział, że nie można? Można. To musi być jedna organizacja, a ludzie organizacje robią. Tak. Przecież można tak żyć. Kurczę. Ja siedziałem w więzieniu tyle lat, proszę ciebie, spotkania jakieś były bardzo rzadkie na różnych odcinkach, więc siedziałem wśród ludzi ze świata, świetnie się miałem, rozumiesz, o co chodzi, pisałem sobie różne, no tego rozumiesz. Można. Można na odległość się komunikować, czasem się spotykać. Można. Można też być obdarowanym. Można też w ogóle być szczęśliwym. W ogóle ja czasami słucham to, że tam tego, wiesz, jak tam nie jesteś w kościele, to nie będziesz w pełni, wiesz, szczęśliwy. Ja mówię, to jest nieprawda. Ja powiem więcej. Częstokroć będziesz miał oszczędzone mnóstwo dramatów życiowych. Taka jest prawda. Ale ja wybrałem kościół. Ja na pewno, gdyby był początek tego całego interesu z chrześcijaństwem, na pewno bym siedział w tym wieczorniku. Na 1000%. Ja znam siebie. Ja bym nie był zadowolony, że przyjąłem Jezusa jako Mesjasza. Ja bym musiał tam z nimi siedzieć. Ja mówię, nie, to w ogóle nie, to absolutnie. To ja tu muszę być przyśródle tego wszystkiego. Ja nie wiem, co tam będzie w tym wszystkim, o co chodzi. Ale ja tam będę kwita z korzenie zapuszczę. Jeszcze tu powiedział, że jakiś tam duch wstąpi z nieba i nam coś wypełni i będziemy głosić i w ogóle, rozumiesz, ten pierwszy siedział w tym, nie, jakie to by kongo nie było, rozumiesz? No? Bo o co chodzi? Bo ja w ogóle, mnie interesuje wszystko, co on dla mnie ma. Ja kiedyś Bogu powiedziałem, jestem zainteresowany wszystkim, co dla mnie masz. Rzeczami, które rozumiem i nie rozumiem. Ja jestem tym zainteresowany. Wszystkim. Nie wiem, co ty tam masz. Do końca. Dlatego ja jestem zainteresowany Kościołem.